Jeżeli mówię o tym, że są to filmy roku 81, tego roku, który tutaj troszeczkę szumnie nazywam rokiem niezwykłym, to znaczy, że filmy te mówią o tym, o czym niedawno jeszcze mówić by w ogóle nie mogły. I nie będę tutaj mówił o fabułach, zresztą niewiele w ogóle będę mówił o fabułach. Fabuły będziecie Państwo śledzić podczas projekcji. Chcę natomiast zwrócić uwagę na obecne w tych filmach obszary jeszcze niedawnego komunistycznego tabu. Na te obszary komunistycznego tabu wdzierają się obaj reżyserzy. W jaki sposób? To oczywiście widać w wielu planach obu filmów, ale chcę powiedzieć o kilku sprawach. Otóż po pierwsze, w obu filmach pojawiają się echa na bardzo różne sposoby. Pojawiają się echa poznańskiego czerwca 1956 roku, czyli pierwszego w dziejach PRL-u robotniczego buntu skierowanego przeciw władzy komunistycznej. No i oczywiście krwawo przez tę władzę buntu stłumionego. To wtedy, pod koniec czerwca 1956 roku, ówczesny premier Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, Józef Cyrankiewicz, wypowiedział słowa takiej, powiedziałbym, potwornej przestrogi. Brzmiały one tak, że kto podniesie rękę na władzę ludową, wówczas władza mu tę rękę obetnie czy odrąbie. Zresztą te słowa usłyszycie Państwo oglądając dreszcze. Poznański czerwiec był tematem tabu, aż po rok 80. i w oficjalnym dyskursie społecznym, i w kulturze. Ja bym powiedział, że jeżeli w filmie polskim po 56 roku, a przed rokiem 80 mówiono o Poznaniu, to jako o mieście międzynarodowych targów poznańskich, a były liczne filmy tak zwane oświatowe, czytaj propagandowe, na przykład taki film z połowy lat 60. Miasto handlu i przemysłu, albo to był Poznań targów, albo to był Poznań poznańskich słowików, chóru chłopięcego, też taki film fabularny w połowie lat 60. powstał. Jest więc rzeczą znamienną, że temat buntu poznańskiego, nagle uwolniony po sierpniu 80 roku, stanowi bardzo istotny kontekst polityczny w Dreszczach. Dreszcze rozgrywają się w latach 50., finał w 56 roku, i my będziemy obserwowali w tym filmie grupę młodzieży skupioną na trzymiesięcznym obozie, niby harcerskim, a w gruncie rzeczy obozie zetempowskim. Natomiast w tle tych zdarzeń fabularnych, z tła tych zdarzeń fabularnych nieustannie będą się przedzierały wiadomości o tym, co dzieje się w Poznaniu. Najpierw z Radia Wolna Europa, potem z takiego tygodnika Po Prostu, który był jedną z ważniejszych gazet tamtego czasu postalinowskiej Odwilży. W przypadku Poznań 56 roku pojawia się również, ale w zupełnie inny sposób. Przypadek rozgrywa się pod koniec lat 70. Co zatem mu do Poznania? Otóż Kieślowski, pisząc scenariusz i tworząc postać swojego bohatera, Witka Długosza, mógł właściwie zdecydować dowolnie dość, gdzie i kiedy on się ma urodzić. Ale dla Kieślowskiego to nie było obojętne. Bohater przypadku rodzi się w Poznaniu pod koniec czerwca 56 roku. Właśnie podczas tego robotniczego buntu. Nie chcę tutaj uprzedzać filmu, ale w jednym z pierwszych obrazów zobaczycie Państwo tę scenę porodu pośród zakrwawionych ludzi, rannych ludzi, którzy upomnieli się w Poznaniu o swoje prawa. Ale oczywiście nie tylko Poznań stanowi w tym filmie przełamanie tabu. Jest nim również, tym przełamywaniem tabu roku 81 jest na przykład posługiwanie się pewnymi ikonami komunizmu, dotąd uznawanymi za absolutne tabu i umieszczonymi w sferze sakrum.
Oczywiście wiadomo, że wyrzucono z mauzoleum, a potem za wypaczenia można było krytykować Stalina, ale ojca komunizmu, Marksa, absolutnie nikt nie był w stanie ruszyć. Marks był ojcem całego tego świata, był w panteonie tych bogów komunizmu, bogów w cudzysłowie, osobą najwyższą, jak mówię, stanowił sferę stabu. I właśnie w Dreszczach, co jest bardzo charakterystyczne, zwrócicie na to uwagę, pojawia się wielokrotnie portret Marksa. W tym obraz bardzo mocny i w sensach wieloznaczny, kiedy widzimy Marksa płaczącego. Pojawi się także pod koniec filmu jako portret już zdegradowany. Z kolei w przypadku dziejącym się pod koniec lat 70. działają, mówi się o tym, o czym nie wolno mówić było jeszcze rok temu. Czyli co jest w przypadku? W przypadku dziejącym się w Polsce końca lat 70. w Polsce gierkowskiej działają podziemne drukarnie. Powstają struktury organizacji opozycyjnych. W mieszkaniach prywatnych odbywają się spotkania latającego uniwersytetu. Sprzedaje się właśnie te wydawnictwa drugoobiegowe, zwane bibułą i tak dalej, i tak dalej. To, co dzieje się w latach 70., a w przeszłości bohatera, na przykład mówi się o tym, że w 68 roku wygnano z Polski Żydów. Te filmy, jeżeli mówimy właśnie o tym przełamywaniu tabu, te filmy stanowią swoisty znak czasu, są świadectwem czasu. Kiedy na przykład zestawi się, zwłaszcza przypadek, zestawi się z wcześniejszymi filmami z kręgu kina moralnego niepokoju, czytałem program i wiem, że Państwo jesteście już po projekcjach tego kina moralnego niepokoju, to widać wyraźnie, że treści nietolerowane przez władzę i cenzurę przed sierpniem były podawane bardzo ostrożnie i aluzyjnie. Natomiast tu w tych filmach zostają wydobyte na jaw. Ten krótki okres 16 miesięcy, wolności oczywiście niecałkowitej, niemniej jednak dla polskiej kultury niezwykle cennej, przyniósł kilka ważnych i powiedziałbym ważnych i odważnych filmów rozliczających się i z polską współczesnością i z historią najnowszą. Przecież właśnie w tym roku realizowano takie filmy jak Człowiek z żelaza Wajd, jak Przesłuchanie Bugajskiego, jak Wielki Bieg, który, jak słyszałem, będzie na początku kolejnego semestru, jak interesujący film Falka Był Jazz. To jest po prostu plon 81 roku i w tego, co się wtedy działo.